Na początek pamiętajcie, że prąd zabija. Prace elektryczne powinny być wykonywane przez osoby wykwalifikowane, posiadające odpowiednie uprawnienia. A ty, elektryku, pamiętaj, że uprawnienia nie ochronią cię przed śmiercią. Bądź czujny. Witam serdecznie. W poprzednich materiałach zajmowaliśmy się rozdzielnicami elektrycznymi, podziałem obwodów w domkach jednorodzinnych, podziałem obwodów w mieszkaniu, w starej kamienicy, przy zasilaniu jednofazowym i tak dalej. Ale teraz jakby postanowiłem cofnąć się jeszcze do łączników, gdyż do tej pory zrobiliśmy chyba 13 filmów dotyczących łączników. Playlistę łączniki znajdziecie tu w tym okienku u góry i link też macie w opisie. I w tych materiałach poruszaliśmy rodzaje łączników i sposoby podłączenia tych łączników, od zwykłych łączników pojedynczych aż do podwójnych schodowych. Ale pominęliśmy jeszcze jeden łącznik, mianowicie łącznik podwójny krzyżowy. Tego łącznika jeszcze nie robiliśmy i taki łącznik sobie dzisiaj podłączymy. Także jeśli spodoba Ci się ten materiał, daj łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał, naciśnij dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Napisz mi w komentarzu, jakie zagadnienia mam poruszyć jeszcze w następnych materiałach. Zapraszam na moją stronę na Facebooku, do polubienia, do udostępniania wśród swoich znajomych. No i zapraszam do dołączenia do grupy z poradnika elektryka, w której znajdziecie pomoc w różnych zagadnieniach elektrycznych i tych najzwyklejszych, najprostszych i tych bardziej zaawansowanych. Także zapraszam serdecznie. No i teraz przejdziemy już do podłączania tego łącznika. Przede wszystkim, jeżeli chcemy tu podłączyć ten łącznik krzyżowy podwójny, no to też musimy wrócić do tego filmu. To jest chyba film Łączniki 12, w którym jakby rozważamy połączenia właśnie łączników podwójnych schodowych, gdyż tam w tamtym materiale podłączamy sobie te łączniki podwójne schodowe, tylko że tam jest troszkę inny układ, bo zasilanie tego zasilacza LED-owego, paska LED-owego i zasilanie lampy jest z tej puszki, a tutaj zrobiliśmy sobie układ, gdzie jest z tej puszki. Jak obejrzycie sobie te filmy dokładnie, zobaczycie, jak te układy połączeń są zrealizowane, no to będziecie wiedzieć, na jakiej zasadzie to wszystko działa. Jeśli chodzi o łączniki krzyżowe, czy to pojedyncze, czy podwójne, do łącznika krzyżowego potrzebujemy tylko i wyłącznie korespondencyjne żyły. W tamtym materiale łączniki 12 korespondencyjne żyły to były żyła brązowa i żyła czarna. Natomiast w tym materiale korespondencją będą żyły szara i czarna. Natomiast żyła brązowa, z racji tego, że idziemy z tej pierwszej puszki, będzie żyłą tą główną, którą przychodzi zasilanie do ostatniego łącznika schodowego i wraca potem żyłami korespondencyjnymi szarą i czarną do pierwszej puszki, z której już idzie nam zasilanie na lampę i na pasek LED-owy. Żyła brązowa jest tą żyłą główną, którą wytypowaliśmy w korespondencji. No i ta żyła jakby w podłączeniu łącznika krzyżowego nie pełni żadnej funkcji, ale muszą być one połączone, gdyż po prostu łącznik krzyżowy jest łącznikiem wciśniętym pomiędzy dwa schodowe. I takich łączników krzyżowych możemy teoretycznie nieskończenie wiele wcisnąć pomiędzy dwa łączniki schodowe i każdy łącznik będzie nam załączał bądź wyłączał oświetlenie. Także tak to wygląda. Jeśli nie ma łącznika krzyżowego, to po prostu te dwa przewody korespondencyjne idą od jednego do drugiego. Natomiast jeśli chcemy wstawić łącznik krzyżowy, to tak jakbyśmy przecięli te przewody w połowie i po prostu je wcisnęli tutaj pomiędzy ten łącznik krzyżowy. Także w tym momencie zaczniemy sobie od żył ochronnych, które też tutaj są i pełnią funkcję żył ochronnych. Także musimy je po prostu ze sobą połączyć. Możemy je połączyć wszystkie razem, bo i tak są żyłami ochronnymi, a możemy je połączyć tak jak idą przewody, czyli na przykład tutaj mamy przewody te dolne, a tu mamy przewody górne, więc możemy połączyć sobie je tutaj jako, bo i tak na końcu są one połączone, więc żeby nie mieszać, bo i tak w tej puszce one są ze sobą połączone na końcu, także żeby nie mieszać, zrobimy sobie po prostu połączenie w ten sposób, że te dwa przewody z tego przewodu górnego, można powiedzieć, połączymy razem.
i schowamy sobie to w puszce. Pamiętajmy, że w łączniku krzyżowym będziemy podłączać 8 żył, więc do łącznika będzie 8 żył dochodziło, dlatego musimy mieć tutaj dosyć sporo miejsca, więc jakby tu musimy sobie te żyły tam całkiem na dno wcisnąć, żeby nam tu nie przeszkadzały później w tych połączeniach. Ok, i teraz mamy żyły fazowe. Żyły fazowe też dolne przewody łączymy razem i te górne przewody też łączymy razem, więc jakby wyrównamy to sobie. Z uwagi na to, że będziemy je chować tu głębiej, możemy je skrócić sobie, bo do łącznika lepiej, żeby były dłuższe żyły, wtedy łatwiej będzie nam to podłączyć i poukładać je po prostu. Ok. I łączymy te żyły tak samo, te dwie ze sobą, żeby zachować tą ciągłość, i chowamy je tu w środku, w puszce. I to samo robimy z żyłami, tymi dwoma następnymi. Też łączymy je w ten sposób. Ok. I chowamy tutaj. Dobra. Ok. No i co nam zostaje? Zostają nam żyły szare i czarne z korespondencji. I w tym momencie musimy te żyły połączyć na łączniku krzyżowym podwójnym. Zobaczmy sobie. Łącznik krzyżowy podwójny ma 8 wejść. 4 z tej strony, 4 z tej strony. Ale jak się przyjrzymy, to są, można powiedzieć, dwa niezależne łączniki krzyżowe zamknięte w jednej obudowie. To są dwa odrębne mechanizmy. Tu jest jeden mechanizm, a tu jest drugi mechanizm. Także każdy z nich ma dwa wejścia i dwa wyjścia. O, w ten sposób. Dwa wejścia, dwa wyjścia. Tak można sobie zobaczyć. O, tutaj są strzałki jakby wchodzące, a tu są strzałki wychodzące. I w ten sposób musimy podłączyć. Czyli to jest jedna korespondencja, razem tworzy jedną korespondencję, a to tworzy drugą korespondencję. Więc te dwie żyły wejdą nam z jednej strony, a te dwie wyjdą nam z drugiej strony. I to samo z tej strony, te dwie wejdą nam tu, a te dwie wyjdą nam tu. Więc jakby, ja wiem, tutaj z tego połączenia lewy klawisz uruchamia nam pasek LED-owy, natomiast prawy klawisz uruchamia nam tutaj tą żarówkę. Więc tak samo też podłączymy i te dolne korespondencje tutaj są od lewego klawisza, a górne korespondencje są od prawego klawisza. Tak jest połączone. Więc łączymy sobie po prostu tutaj te dwa łączniki. Zostawiamy sobie długie zapasy, gdyż będzie nam po prostu łatwiej to wszystko wprowadzić. Skrócimy sobie potem troszkę te żyły, albo sobie tu troszkę krócej do łącznika. Nie musi być tak długo jak do WAGO. Tu wystarczy takie 7 około milimetrów. Tutaj też sobie zostawimy te dłuższe zapasy. I zaraz ułożymy sobie te przewody. Ja sobie troszkę skrócę, żeby nie były za długie, żeby nie wystawały nam z tego łącznika. Dobra, i teraz tak, żeby nam nie pomieszały się te korespondencje, ja sobie je odginam zawsze. I teraz w ten sposób będziemy łączyć, to jest ten łącznik, tu będziemy łączyć, więc robimy sobie, przygotowujemy sobie do łączenia i teraz robimy sobie takie eski, żeby potem, o, łatwiej było nam wprowadzić ten łącznik do środka, żeby tu ten ruch był taki zachowany w ten sposób, więc sobie odginamy to w ten sposób, o, i tutaj te żyły sobie przełożymy tu na tą stronę i te będą tu jakby na dole, a tu te dwie zrobimy u góry, więc tak samo wprowadzamy sobie tu i robimy sobie taką taką eskę o tędy w ten sposób.
Tak ją wyginamy, o, żeby tu ta praca tego, tej żyły była. Pamiętajmy, że to jest 8 żył, więc jeśli tutaj sobie to ułożymy nieodpowiednio, to będzie nam ciężko wprowadzić ten przewód. O, w ten sposób ułożyliśmy sobie. I teraz to samo robimy z tej strony. Te żyły odginamy sobie w ten sposób, o, i też odginamy je do góry. Ułóżmy sobie w taki sam sposób, żeby czarna była z lewej, szara z prawej. I tak samo te żyły w ten sam sposób przełożymy sobie tutaj. O. Też wygniemy sobie, tak i tak. O, ten sam sposób, tak i tak. O, i teraz zobaczmy. Tylko nie pomieszajmy ich po prostu przy tym. Dobra. I teraz wszystkie są w ten sposób i każda z nich pracuje sobie góra-dół, więc możemy je swobodnie potem wprowadzić do środka. I teraz od strony zaczynamy. Zaczniemy sobie najpierw tu. Wprowadzimy je sobie o tak, z tej strony. Tu kolejne wejście, żeby nie w to samo, bo to są, każde z tych wejść ma jeszcze dwa wtyki, można wcisnąć tu bądź tutaj, więc żebyśmy nie wcisnęli w jedno wejście, musi być w tych dwóch, jeden w tych dwóch wtykach. O, w ten sposób, tu wcisnęliśmy i teraz tu z tej strony. O, tak to wygląda. Teraz to odginamy delikatnie i teraz to samo robimy z tej strony, tego już nie będziecie widzieć, bo jakby na... Musiałbym to obracać, a nie chcę tym obracać, ale no właściwie to prawie widać, o, w ten sposób. Cyk i cyk. O, super. I prostujemy. Dobra, i teraz zobaczcie, on nam tutaj swobodnie chodzi. Można zastosować głębsze puszki, jeśli na etapie instalacji mamy takie puszki, są puszki, bo to są puszki 60, te co ja stosuję tutaj, czyli takie standardowe, typowe puszki. Natomiast można zastosować puszki 80, wtedy będziemy mieli więcej miejsca na układanie tych przewodów. Ale zobaczmy, to sobie tutaj chodzi i teraz po prostu, jak już to tak pracuje, możemy sobie to wcisnąć tu w te śrubki, żeby przeszło. O. I obracamy delikatnie i już wtedy na koniec dokręcamy wkrętaczkiem i to już wkrętaczek nam, te śrubki nam dociągną ten łącznik do środka. O, i elegancko. Bez problemu 8 żył weszło, jeśli to sobie ładnie ułożyliśmy właśnie w takie eski, bardzo łatwo było to wprowadzić do środka. Także tak to wygląda. Założymy sobie teraz klawisze, jeden, drugi, ok, sobie tak przełączymy i pozostaje nam uruchomić nasz układ, ok, i sprawdzamy, LED, 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 ok, także tak jak mówiliśmy, lewy klawisz załącza nam pasek LEDowy, natomiast prawy klawisz załącza nam żarówkę, czyli tu położenie musi być, o, jak oba, no to możemy oba. Tak to wygląda. No i tyle, także mówię, podsumowując, łącznik krzyżowy jest wciśnięty pomiędzy te dwie żyły korespondencyjne idące właśnie tym przewodem, bo czyli w takiej korespondencji, jeśli zastosujemy przewód 4x1,5, to mamy w tym przewodzie żyłę ochronną, żółto-zieloną, mamy żyłę główną, którą wykorzystujemy jako zasilanie na koniec obwodu do ostatniego łącznika schodowego i potem dwie żyły korespondencyjne, które wracają do pierwszego łącznika schodowego i z niego już zasilanie trafia nam na żarówkę czy na zasilacz. Tak to mniej więcej wygląda. Czyli podsumowując, żyłą fazową od zasilania brązowa trafia nam do pierwszej puszki, potem łączy się z dwiema brązowymi żyłami w korespondencji, idzie przez łącznik krzyżowy, gdzie te brązowe żyły są łączone na wago
i potem do ostatniego łącznika schodowego. I te dwie brązowe żyły trafiają na łącznik schodowy. I z łącznika schodowego dwie żyły korespondencyjne, czarna i szara, przechodzą przez łącznik krzyżowy, wchodzą i wychodzą z niego, trafiają na pierwszy łącznik schodowy i z niego już brązowa żyła idzie do lampy. I to samo jest z drugim torem, bo musimy to rozpatrywać po prostu jako dwa niezależne tory właśnie zasilania. Jeden idzie do lampy, drugi idzie do zasilacza. Także tak to wygląda. Także jeśli chcecie poznać jakby cały ten układ, jak to wszystko zmontować, zbudować, no to zapraszam do obejrzenia filmu dotyczącego łączników schodowych podwójnych. Są chyba dwa filmy, 12, łączniki 12, łączniki 13. Linki znajdziecie w opisie filmu i możecie się zapoznać z tym całym łączeniem. I tyle. No i pamiętajcie, żeby sobie ładnie to wszystko poukładać, wtedy łatwo jest wsunąć te łączniki do puszek, nie ma z tym wtedy jakiegoś większego problemu. Także w tym materiale to wszystko. Jeśli spodobał Ci się ten materiał, daj łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał, naciśnij dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Napisz mi w komentarzu, jaki materiał mam nagrać w kolejnych odcinkach. Zapraszam na moją stronę na Facebooku do polubienia, do udostępniania wśród swoich znajomych. No i zapraszam do dołączenia do grupy z poradnika elektryka. Na tej grupie znajdziecie porady różne dotyczące właśnie instalacji elektrycznych, znajdziecie pomoc, jeśli macie jakiś problem, możecie tam zadać pytania i jeśli nie ja, to ktoś z kolegów z grupy na pewno odpowie. I to tyle. Trzymajcie się, cześć.